Dobrze, to teraz przejdę do tego tematu odnośnie dlaczego powiedziałam na początku, że jesteś twarda, ponieważ miałeś bardzo taki dość ciężki i trudny start w polskim show biznesie. No, Sopot Festiwal nie należał do najbardziej udanych. Potraktowano cię wtedy bardzo surowo i czy zdarza ci się wracać do tamtego czasu, zastanawiać się nad tym, dlaczego tak się stało? Wiesz co, zawsze traktuję, że co, tak jak mówiłam już kilka razy, co nas nie zabija, to nas wzmacnia. I ja do każdej, czy porażki, czy czegokolwiek do tego tak podchodzę. Także oczywiście wracam do tego tak jak do każdej innej rzeczy w swoim życiu, ale nie drążę tematu, broń Boże. A skąd znalazłaś siłę, żeby się z tego podnieść? No bo umówmy się, no to było wydarzenie na całą Polskę, tak wszyscy to widzieli i będąc z tobą, no musi być to dość ciężkie przeżycie i jednak jesteś bardzo silna, bo dalej jakby nie, ten show biznes cię nie wypchnął, nie wyrzucił, tylko ty pokazałaś, udowodniłaś, że może dlatego, że byłam nowa, może dlatego, że byłam nowa, jeszcze nie miałam jakiegoś obciążenia, że tak powiem, na swoich barkach, jeżeli chodzi właśnie o polski show biznes. I jakby miałam założenie, że chcę tu być, chcę tu mieszkać, chcę tu grać, chcę się rozwijać i tak do tego podchodziłam. No właśnie, a jeszcze a propos Polaków i polskiej mentalności, nie masz też takiego wrażenia, że Polacy wolą jednak historię kopciuszków, biednych dziewczynek, które zaczynały gdzieś tam od zera. No mamy przykłady w różnych polskich programach muzycznych, gdzie wyłania się zwycięzców. A ty jesteś dziewczyną, która jest po wielu bardzo dobrych szkołach i czy myślisz, że na przykład to w pewien sposób nie pomogło ci w karierze tutaj? Wiesz co, jest mi trudno analizować to i myśleć o tym. Ja się bardzo cieszę, że chodziłam do tych szkół i kończyłam te szkoły i to jest jakiś tam mój dorobek, tak? Nawet nie artystyczny, ale życiowy po prostu. I nie wstydzę się tego. Czy jest w tym momencie coś, co byłoby w stanie cię złamać? Ojej, na pewno wiele rzeczy, ale raczej no już takie bardziej z grubej rury.